Hello, moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Dzisiaj to oczywiście standardowo sobie ogarniemy tamto przejście. Zrobimy sobie proste części, które są potrzebne oraz... co tam było potrzebne jeszcze? Belki, to na pewno kliny. O, pamiętam. 20 klinów potrzebowaliśmy. Akurat mamy to wszystko. Nie ma problemu. Dodatkowo udamy się również do Inkwizytora, który jest w sumie bardzo blisko nas, po prawej stronie. Po prawej stronie. Powiem wam, że nagrywam to od razu po zakończeniu poprzedniego odcinka, więc nie wiem jeszcze naprawdę o waszych komentarzach. O, ten co sobie w ogóle idzie dopiero. Przespaliśmy go trochę. No ale to nic, to nic. I... dlatego, że jakoś tak mi się... dobrze dzisiaj gra w tego Graveyard Keepera. Nawet tak z chęcią, wiecie, że człowiek siada i w sumie chce mu się grać w tego Graveyard Keepera, więc tego stwierdziłem, że od razu zacznę bez zbędnego pierdzielenia i tam bawienia się w to. Lecimy z tymi odcinkami i tyle. Dobra, najedz się. Czy mnie się już marchewki wyrobiły? To jest dobre pytanie. Nie w tą stronę. Zią. Ależ oczywiście, są marchewy. Są marchewy. A nie, nie są marchewy. To mnie oszukuje ta. Pryzma kompostowa. Potrzebujemy 10 patyków. Zróbmy sobie to. Patyki robiło gdzie? I wie. Opół. Halo, halo, gdzie się robiło patyki? Ej, nie wiem. Patyków się nie dało robić. Chyba się nie dało patyków robić. Patyki się dało tylko zebrać. To my tam w razie czego mieliśmy te krzyczory. Więc luz. Pryzma kompostowa. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa. A tu można robić te pryzmy kompostowe. Z tego co widzę to trzy kratki na trzy. Kurde, to by było sporo. Ja to chyba to pole sobie ogarnę. Dobra, to pryzma kompostowa niech będzie tutaj. Nawet trzy zrobię, chociaż nie wiem, czy to dobrze. Mieliśmy iść chyba... o, dobra, świetnie. Mieliśmy iść do Inkwizytora i nie wiem, czy zdążę. Niech to się już robi. Niech to się już robi. No i dobra. Idziemy szybko do Inkwizytora. Póki jeszcze mamy czas. Póki na to czas. Panie Inkwizytorze, akurat ciałko nam leci. No nie, dobra, sobie wywalimy. Panie Inkwizytor, szybko, bo nie mam czasu. Łośle, czemu? Czemu ty teraz już? Ach, to ty, grabarzu. Lubię dotknąć to pełną piersią. Powietrze jest pełne prawości. Opowieść, o. Dobrze wiedzieć, że wkrótce spalimy tu kolejną wiedźmę. Wciąż ją jeszcze torturujemy. Przebaczenie jest jednak tego warte. Tym razem palenie powinno pójść idealnie. Musimy udowodnić, że żadna wiedźma nie kryje się przed naszą prawością. Musimy poczynić tu trochę przygotowań. Masz szansę wspomóc świętą inkwizycję. Potrzebujemy nieco opału, żeby rozpalić miły, ciepły ogień i tyle ulotek reklamowych, ile tylko zdołasz zorganizować. Poczekam na ciebie. Wiedźba nigdzie się nie wybiera. Gdy tylko wszystko przygotujesz, spalimy ją. Opał może i bym miał, ale ulotki... to już ciężej. Dobra. Idziemy szybko do ciała. Idziemy szybko do ciałka i dopiero... marchewki sobie... kurde, to nie tu. To w ogóle są jakieś krzaki jeszcze. Jest trochę niżej, o tutaj. Myślę, że dopiero sobie tak naprawdę marchewki ogarniemy dopiero, gdy zrobimy ten kompost. Bo rozumiem, że kompost działa na zasadzie ulepszenia naszych upraw. Te zwłoki to mogłyby tu lądować gdzieś blisko. Dobra, co to za zwłoki? No weź. No w sumie te same. Dopóki nie spieprzę czegoś tutaj,
A wierzę, że nie spieprzę. To będę cały czas ich zakupywał. Dobra, nie spieprzyłem. I tak nie mamy pypków, więc luz. Możemy wstawić nawet jakieś ciała. Wow. Na razie będę je zakupywał, mój, bo chcę jak najwięcej sobie cmentarza rozwinąć tutaj. I w ogóle już zaraz się nam zbliża słoneczko. Więc myślę, że musimy zacząć robić nowe ulepszenia. Nowe ulepszenia i dekoracje, które się myślę, że przydadzą. W ogóle w teorii, jakby nie patrzeć, w tej chwili możemy sobie ulepszyć maksymalnie 4 czaszki. Więc może nie byłoby to takie głupie? Może nie byłoby to takie głupie. 2 do grobu, tak. Oraz... sobie tego nie ma tutaj. Polano. No właśnie. My chyba jeszcze nie możemy robić wokół. Nawet nie możemy 2. 3 możemy maksymalnie. No to tak klipnie. Dobra, zróbmy sobie 5 nagrobków. Aż mi noga strzeliła, matko bosko. Ojejku. Ale to bolało. Ale to bolało. No co ty już nie masz... nie masz energii? No nie żartuj sobie, chłopie. Chłopie, rób dalej. Dobra. Naprawdę już nie możesz. Idziemy wstawić te 3 nagrobki. A co, zapowiadujemy prędkość, a co mi tam? Zium. A się rozpędziłeś, że aż przypieprzyłeś znak. Dobra, ten nagrobek potrzebuje. Z 8 ładnie. Fajnie. Ile nam potrzebowaliśmy teraz? 50? Dobra, tutaj również sobie to ulepszymy. Drewniany znacznik ma tylko jeden. Ten ma tylko jeden, ale... o Jezu, tutaj to jest w ogóle dramat. Schumuj, czy ja mam... opowieść tylko? Świadectwo pochówku. Rozumiem, że ja mając... aha, dobra, pozwolenie na ekshumację jest potrzebne, nieważne. Nie było tematu. Ogrodzenie kamienne również tu musimy sobie ogarnąć. Czyli tak, zestawy naprawcze razy 2, bo również to jest chyba zniszczone, tak, to też jest zniszczone. To jest naprawione? Nie, też nie, czyli razy 3. Albo i więcej. I ten nagrobek na pewno potrzebujemy jeszcze zrobić. Akurat. Akurat, to i drzewka rosną, drzewka na pewno rosną. Tyle dobrze. Glina jest potrzebna do tych zestawów naprawczych. Dobrze wiedzieć. Mogę coś odłożyć? Mogę. A? I elegancko. Dobra, tutaj miał być nagrobek, to trzeba pamiętać o tym. Zróbmy go już teraz. O, dwójka wleciała. No i tutaj ten znacznik. No ale tutaj nic nam to nie da. W sumie to też nam niewiele da. To będzie po prostu jeden. Nie, to będzie zero. No nie, jeden. No tak, bo to daje 2, przepraszam. Bo tamten był chyba zniszczony. No i dobra. No i dobra. Jakość cmentarza 15. A ile potrzebujemy? 30. I kościoła 20. No to sporo. To połowa drogi za nami.
I tak, potrzebujemy jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem, osiem. Dziewięć, dziesięć, jedenaście obramówek drewnianych. Dolecimy z tym koksem. Musimy trochę porozwalać tych drzewek. A nie, bo to tylko patyki lecą. O nie! To nie, nie, nie. Tego nadal nie możemy. Tu są drewna. Kamienny ogród w ogóle to można zrobić. Nie róbcie sobie żartów. Dałoby się również to podwórze może w końcu jakoś rozszerzyć. Dobra. Nie w tą stronę, kurde no. Dobra, a jak... przepraszam, jak mogę zrobić te nagrobki, czy nagrobki, te ogrodzenia? Z jednej deski. Jedna deska. A jedna deska robi się z opołów. Ale to w sumie nie jest źle. I się pozbyłem wszystkich chlebków. Dobra. No i senność. No i senność. No ale muszę to dzisiaj skończyć. Przynajmniej po części. Jak potrzeba 11, robię 8 tylko. Już nie mam miejsca nawet na to. No weź, nie rób sobie żartów. Nie rób mi tak, nie rób mi tak. Złom można wyrzucić w grę, po co ja złom mam? I skąd ja go mam? To jest dobre pytanie. Na razie to wyrzućmy tu. Dobra. Mamy wszystko, co chcieliśmy. Idziemy zamontować, bo tu już jakby nie patrzeć, zaraz będziemy mieć mszę. Czyli może jeszcze dzisiaj poznamy. Na pewno dzisiaj poznamy. Historię klucza. Oj, dobrze by było, dobrze by było. Plus jeden. No i od razu ten cmentarz inaczej wygląda. Ładne nagrobki. Teraz jeszcze ciałko nam wskoczyło. O, jak ładnie. Jak się chce, to można. Kubieczka. Tutaj już z tym chyba nic nie zrobimy, bo to i tak daje dwa. To tobie na razie nie daje. To możemy naprawić. Ogrodzonko. Plus jeden, fajnie. To też musimy naprawić. Nawet nas chyba będzie stać na naprawę. No i świetnie. Tu możemy w sumie... Zeruję wtedy. Ale dobra, zawsze... Przynajmniej nie ma minusa, no nie? Przynajmniej nie ma minusa. To ma minus 1, bo tak, to daje 2. To już będzie na 0. No i wszystkie chyba nasze nagrobki w tej chwili mają 0 albo... Albo 1. No i fajno. Jeszcze jakieś nie mam. No w sumie to i tak by nic już nie dało. Ej, no i elegancko. Bardzo mnie to cieszy. Mamy 26, brakuje nam 4. Teraz kolejny trup wejdzie. Będziemy mieć za niego 3. Kurde, to jednego zabraknie. Jeszcze jednego ciała potrzebujemy. 58, akurat. No i akurat. Chyba, że w partole, bo też tak może być. Nie, to jest to samo ciało, przepraszam. To akurat nic nam nie zmienia. Weź ciało. Idziemy kopać. Naprawdę, znacznie lepiej, ja to mogę tu jeszcze mogę naprawić. Czyli chyba nawet otworzymy bazylikę dzisiaj.
Doświadczony grabarz, masz w swoim koncie 10 pogrzebanych zwłok. Ciekawe. Patrzcie, jak ładnie wyliczyłem. Plus 2. Wow. Wow, wow, wow. Dobra, tutaj potrzebujemy na pewno kamiennego nagrobka. To no ja dzisiaj normalnie z tą energią to czas tam jak nie wiem. No ale trzeba. Potrzebujemy jednego nagrobka kamiennego i jednego drewnianego tylko sokoła. Sokół nazywa chyba ta. Dobra, jeden nagrobek. Spoczy. Jeden opół by się tutaj przydał. W ogóle możemy na pile tarczowej robić opoły. Ja nie zauważyłem tego. Ja tego nie zauważyłem. Deski. Jedna deska potrzebna. Dobra. I drewniane ogrodzonko. I drewniane ogrodzonko. No to przez w sumie dwa dni takie prawdziwe. Znaczy, w sumie to trzy na bodo. Jakby nie patrzeć. Wy macie to nie tak po kolei. Nie tak po kolei, to było tutaj. No. Masz już nagrobek. I masz ogrodzonko. Teraz z tobą pogadamy. 31, no cmentarz wygląda nieźle. Mam nadzieję, że cmentarz spełnia wysokie wymagania waszej świętobliwości. Świątobliwości. Bo to opowieść, tak, nawet nie czuję już obrzydzenia, gdy tu jestem. Teraz tylko utrzymaj go w takim stanie, żeby ulepszyć kościół. Właśnie. Jeszcze kościół na 20, to dupa. Mamy nadyszkę. No to nie. W tym odcinku nie zrobimy bazyliki, niestety. Dobra, potrzebuję tego. Robimy od razu mszę. Wymogi kazania 10. Chcę powiedzieć kilka słów. Nasz kościół jest super. Coraz więcej osób. Dobra, niezłe, niezłe, dobra. Cztery wiary. Czy to wykazanie? Kasa, kasa, kasa. Nieduże to datki, ale zawsze jakieś. Zawsze jakieś. Ile tam zebraliśmy? 93. No prawie jeden silver. Premier wiary 2. No i git. No i git. No ale no właśnie. Problem jest taki, że nie mamy instrukcji do klucza. Nie mamy instrukcji do klucza. Pytanie, skąd wziąć instrukcję do klucza? Tak sobie myślę, że być może. Osobą, która będzie miała instrukcję jest... Gdzie ty, panie, jesteś? Bo tu jest coraz więcej duchów. Dużo więcej osób. Gdzie ty jesteś, panie? Nie mogę cię znaleźć. Chodziło mi oczywiście o astrologa. Weź z katakumb pamiętnik danego grabarza. No właśnie, ale nie mogę. No właśnie, nie mogę. Królewskie usługi. Zbuduj studnię, zbuduj namiot. Niedobrze. Niedobrze, bo nie wiem skąd to wziąć. Niż 6 ciem. Kurde. Czemu tu nie ma instrukcji do klucza? Gdzie jest instrukcja do klucza? Ja się pytam, gdzie jest instrukcja do klucza? Czy ty masz? Ty nie masz instrukcji do klucza. Kurde, nic nie wykonam z tego, co chciałem.
W ogóle co to jest do wykupienia? Pytaj. Teren zamknięty z powodu działań kultystów. Wszelkie uwagi należy kierować do Inkwizytora. Pozwolenie na ekshumację, przepraszam, to jest 1,75. Obywatel, królewska pieczęć za 50 silverów, to nie. Zezwolenie na budowę też nie. Prawy obywatel, za 3 silvery. Glejt miejski, zezwolenie na handel. Arystokrata, arystokrata i papiery arystokratyczne. I nic tu w sumie nie możemy sobie kupić. Nic nas tu nie interesuje. Oh. Dobra, z technik. Jeżeli chodzi o techniki, to jest dobre pytanie. Kremacja. O właśnie. Cena wiary też nie byłaby zła chyba. Ulotki musimy i tak ogarnąć, czyli musimy iść bardziej w tą stronę, plus kremacja, czyli potrzebujemy około 30 pypków minimum. Minimum. Ale myślę, że najpierw się prześpimy. Najpierw się prześpimy. Dużo jeszcze będzie ty chciał dzisiaj? 30, czyli 3. 3 ciałka są nam potrzebne. No dobra. No problemo, ale muszę się przespać i tak. Już trochę przeginam z tymi marchewkami. Dobra, już się odechciało spać? Odechciało ci się spać. Właśnie, zobaczmy jeszcze do naszej marchwi, która tutaj jest. No marchewka już się ładnie nawyrastała. Torf. Ja mogę użyć... Tak, mogę torfu użyć. Wow. Dobra. Mamy pędraki dodatkowo. Pady rolne. Kurde, weź to. Zbierz, jak człowiek. I tak, pierwsze idzie standard torf. Tu idzie torfik. No tylko jeden torf trzeba, i to nie jest źle. Pewnie jakiejś niskiej jakości torf jest. Pady rolne możemy sobie dostawić. Kotleciki muszą być. Zabierz to. Kolejny torfik. Kolejny torfik i kolejny torfik. Powiem wam, że za chwilę wydam wszystkie pieniądze, które będę miał na nasiona marchwi. Tak mi się wydaje przynajmniej. Więc dobra, zróbmy to w ten sposób. Mam te świadectwa, prawda? No mam. 4. Dzisiaj tak nie będzie w teorii, z tego co mi się wydaje, przynajmniej. Nie będzie dzisiaj osiołka. Mi to nie przeszkadza. Dobra, torfik zostawimy. Marchewki zostawmy. Pędraki też możemy zostawić. I przenieśmy się do martwego konia. Dobra. To będzie 6 silverów. Ciasto winogronowe. A czy ja mogę na przykład jakieś ciasto inne tu kupić? Omlet, zupa rybna? Raczej nie. Krążki cebulowe. Szkoda. Ale dobra. 6 silvera to 6 silvera. Wyjdźmy stąd. Idziemy do nie do pasterza. Do wsioka. Nie wsioku. Dobra, ten przerzuca gnój. A ty, kolego, handlujemy z tobą. Nasiona marchwi, max. Nasiona kapusty też by można było. Bo zobaczcie, jaki jest sens. 9 za jedną marchewkę. 10 za jedną marchewkę, przepraszam. Do kupna, tylko ciekawe, że jedna sprzedaż. No to możemy jeszcze może nasionka zboża sobie kupić.
To nam nie starczy. Ja mam 7,3, nie 7,30. I dobra. I luksus. Luksik. Użyj. Ukochany dom. Zdejmijmy markę, wasz miło. Kolejna marchew. Mam nadzieję, że teraz mając ten torf zrobiony, zasadzony, że tak powiem, będziemy już mogli robić to na własnych nasionkach. Ale pięknie wymierzyłem. No i dobra. To co, teraz kolejne. Pusta grządka ogrodowa. Możemy to zrobić w ten sposób. Kop dziurę, kop dziurę, kop dziurę. Dobra. To teraz marchewki nam normalnie prima sort wyrosną. Teraz marchew będzie prima sort. Dobra, znowu mamy Dzień Kobiet. Dzień Kobiety, nie Dzień Kobiet. Dzień Znaku Kobiet. Jak zwał, tak zwał. Mam nadzieję, że wy się kobitki tutaj na mnie nie obrazicie za to. Że tak po prostu po matoszemu podchodzę do tego. Dobra. Ja dobrze widzę. A, co nosi na kapusty, przepraszam, to nie to. Tu nie to. I kolejny torfik. I chyba nawet nam starczy, nie. Tak, co do joty. Co do joty nam starczy. Lecimy ze zbożem. Piona zboża. Dobra. Jednego nam zabraknie, ale pech. A nie. A jednak nie. Jednak nie zabraknie. Marchwi to nie mamy na pewno. Cokolwiek jeszcze nie, nie ma. Dobra. Jeden torfik nam został niewykorzystany, ale to nie szkodzi. To nie szkodzi w żaden sposób. 20 zboża, 35 marchwi. O matko bosko. To dużo. To dużo. Co my mieliśmy kupcowi w ogóle przynieść? 12 marchwi, 12 głów kapusty i 12 buraków. Czyli jeszcze to nie to. To jeszcze to nie to. A teraz weźmiemy zboże. Dobra, może byśmy zaczęli robić questy dla osła. Może to nie byłoby głupie. Najpierw marchewki. W ogóle właśnie, opół. Mamy opół, ale potrzebujemy jeszcze opału. Chcę tylko opór robić. Powiem wam, że tu coraz więcej jest właśnie rzeczy... rzeczy takich powtarzalnych. Totalnie powtarzalnych, bo to możemy sobie przerobić. To już nie jest potrzebne. Kurde, opał się robi z tego. Shit. To dupa. Muszę sobie więcej drewna wyrąbać. Jest niestety zakazane dla nas w tej chwili. Niemy! Mało energii. Wymaga techniki niestety. Wymaga techniki. No przydałoby się tu jakoś to zorganizować i zautomatyzować. Bo tak, kamień musimy sobie wydobywać. Drewno musimy sobie wydobywać. To jest naprawdę problematyczne. Dobrze, przynajmniej nie musimy kupkać. Stoi to i niby stoi. Stoi to i niby stoi. Okej. Czyli dobra.
teraz znów idziemy na pypki. Mamy 4 wiary, więc możemy sobie bez problemu jeszcze tam ogarnąć trochę rzeczy. Polano, w ogóle też możemy z tego sobie przerobić ten polanko. Okej. 15 polana. To lecimy na opał. O matko. Trochę będzie tego, trochę będzie. Nie no, dużo. Dużo, chyba za dużo. Naprawdę zjemy całą marchew, zanim my to zrobimy. Dobra. I ostatnie. Ile nam tego wyszło? Dużo. Mega dużo. Dobra. No faktycznie, sporo nam tego opału wyszło. Naprawdę dużo opału nam wyszło. Mega dużo nam wyszło. 1200 opału. No kurde, teraz możemy naprawdę robić co chcemy. Słodkie ciasto. W teorii możemy zrobić dzięki temu zwykłe ciasto. Jak zrobić słodkie ciasto? Gdzieś to było. Karon to nie to. Kurde, nie chciałem mi jednego kotlecika. Tutaj się to robiło. Słodkie ciasto robimy z dzbanka mleka i kurzego jajka. Możemy mąkę przerobić. Dobra, przeróbmy to na maksa. Tyle, ile się da. Tyle, ile Bozia dała. Serio, makaroniki mi się kończą. Czy... Co ja gadam? Jakie makaroniki? Kotleciki, nie makaroniki. I nic nie piłem, co jest najlepsze. Ja się tak tutaj już... Jojcze. 34. Dobra, 17. Też będzie git. Idziemy po ciałko. To dwa razy nam osiołek przyjedzie. 100%. Oj, prawie. Dobra, mam. Mam to. Sekcja. Szybka krew. Szybka krew. W ogóle zastanawiam się, czy by go... całego nie... wyekstrahować. No bo już nie potrzebujemy na razie mieć więcej, że tak powiem, rzeczy. Dobra, lecimy całością. O, kości można bez żadnego... A nie, zabrało nam jedną czaszkę. Mózg. Oj, błąd chirurgiczny. Dobra, w tym wypadku już i tak go nie uratujemy. I może to i lepiej, bo w tej chwili mając jedno ciało w kostnicy, my już je możemy tu zostawić. My już je tu możemy zostawić, to już nam tak naprawdę nic nie daje. Ale dzięki temu, że to ciało będzie w kostnicy, nie przyjedzie do nas osiołek. Więc też spoko. Dobra, idziemy sobie oczywiście pozostawiać te rzeczy, bo jestem tak za szybko biegać. To ty tak szybko biegasz, przyjaciel. To zostawmy, krew zostawmy. Klucz w sumie też tu zostawmy. Te opowieści też, to też, to też. Wszystko zostawmy, ej. To się będziemy pierdzielić. Teraz jakiegoś speeda dostał. Dobra. Więc tak. Chciałbym na pewno przebadać jelitka. Na pewno chciałbym przebadać jelitka, więc weźmiemy czysty papier. Mamy jeszcze 3 punkty nauki, to też luz. O kurde. 3 wiary. Dużo. Mózg. Też 3 wiary. Która jedna. Dobra, to zróbmy to w ten sposób, że... Serce też 3 wiary. Jelitka. Nie wiem, co to mi da. Mam nadzieję, że masę niebieskich pypków. Proszę. A proszek.
Dużo dało pypciów. Oj, dużo. Tylko nie wiem, czy i tak pojedynczy nie byłoby lepiej. Wydaje mi się, że chyba jednak by było. Dajemy sobie trochę nauki. No, możemy w sumie czaszkę. Która się przyda. 51? Tak, lepiej byłoby pojedynczo. Byłoby nam 60. Z tobą mogę pogadać na jakiś temat? Pewnie nie. Próbuj go przekonać. Musimy wiary ogarnąć. Właśnie ją wydaliśmy. No ale cóż. Bywa i tak. Bywa i tak. Dobra, resztę zostawiamy oczywiście sobie tutaj. Sporo tłuszczu. Sporo pypciów. Techniki. Mamy 71 pypciów, więc znów możemy sobie troszeczkę poszaleć. Chciałbym chyba świeczniki zacząć ogarniać. Zaraz ogarniemy. Cena wiary. Kardynał. Kościół to nie tylko triumf ducha. To również nieruchomości i majątek. Nauczyłeś się nimi zarządzać, więc odprawiane nabożeństwa przynoszą dodatkowe wpływy. Kombinacja modlitwa. Modlitwa kombinacyjna. Aby nabożeństwo się powiodło, wymagane jest 1560. Używając opowieść o palących potrzebach kościoła, przynosi dodatkową wiarę i datki. Wolę samą wiarę, bo kasy mi jakoś tam super nie trzeba. Bo bym zostaje mi 46. Dobra, zrobimy to w ten sposób. Biorę cenę wiary. Biorę kremację, bo to mi się teraz przyda. Chcę mieć i to. Więcej mi chyba na razie nie jest potrzebne. Urodzony kowal. A rębacz, co daje rębacz? Daje ci... Przepraszam. Wyrąb duże drzewo, by uzyskać dwie kłody. O właśnie, a tu drwal. Kiedy masz w rękach siekierę, lecą wióry. Śnięcie mojego drzewa daje ci tylko kłodę. Możesz też ściąć kawałki kłody na opał i kliny. I weź tu tego nie chci. Chcę mieć drwala. Chcę mieć drwala i koniec kropka. Stare szlachetne. Wypalanie mi tak jakoś nie podchodzi. Urodzony kowal nam już odpadł w tej chwili. Ogrodnictwo. Też nie byłoby głupie. To też nie byłoby głupie. Nie boisz ubrudzić sobie rąk, dobierasz najlepsze nasiona i zbierasz większe plony. Dziękuję. To must have dla mnie w tej chwili. Udomowienie pszczół również możemy zaraz zacząć robić. Pisarstwo. Wykonaj notatki, wykonaj rozdział. Co mi to daje? Tego nie wiem. Tego nie wiem. Tu już więcej sobie nie możemy nic wziąć. Anatomia. Tutaj chyba też już nic. No nie, tu już więcej pypków trzeba. Dobra. Dobra, dobra. To jest zupa z bobra. Idziemy do domku. Trzeba się przespać, jak człowiek. Czy mi się coś tu odblokowało? Stanowisko warzelnicze, o tak. Odblokowało cię, Shiro, odblokowało. Ale to jest jeszcze pierdolnik. Dziękuję. Proszę jakiś opół. No i kotleciki z marchwi. Jest moc, jest moc. Czy mi coś tu wyrosło? Chyba nie. Ale torf się porobił. Porobił się torfik. Większe plony zbieramy teraz. To też jest dobre. Tylko tak. Bo ja w sumie odlazłem stąd. Musimy teraz zacząć dbać o kościół. Potrzebujemy tam chyba 20, tak? Chyba 20. Mamy dychę. Ponad dychę chyba nawet. Nie, nie mamy nawet dychy. Ledwo dycha, nawet nie. Więc tak, możemy robić świeczniki. Dodaję tylko jedno. Proste części z żelaza. Świecznik ścienny jest czymś lepszym? Ciekawe.
Ile potrzebujemy tego? Postacie. Te ulotki trzeba ogarnąć. Pokażę, że warto sobie porozmawiać. Biskup. 20 jakości kościoła. I myślę, że tej nocy... Też nie zdążymy, nie zdążymy już tej nocy niestety tego zrobić. Kurde. Chodziło mi o to, że byłbym chętny, żeby pójść pozbierać te ćmy. Miejsce zapalenia zwłok to jest 8 polana. No i dobra. Polanie. Taka gra kiedyś była. Polany. Czy polanie, nie polany. To nie były polany. Polanie. Fajnie. Oj, takie drzewko to ja mogę ścinać. Takie drzewka to ja mogę ścinać, bez problemu. Miło. Nie powiem, miło. Te polana też się jakoś tak nie za wolno robi. Jak na to, że spalimy sobie to już bez problemu, to jest git. To jest git. To jest naprawdę bardzo sympatyczne. W ogóle ile tutaj jest... kłód do wywalenia. Co się tutaj stało? Dlaczego to jest? Ja chyba tego nie wycinałem. Dobra, miejsce do palenia zwłok. Możemy sobie zrobić kilka. Dobrze wiedzieć. Bym jeszcze mógł kilka kłód razem nieść, też było w ogóle by sympatycznie. To już byłoby naprawdę sympatyczne. Szczęście w teorii mogę. W taki sposób. Śmieszny. Pyk. 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 I pyk. Ej, 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 ale ostatnia kłoda też wchodzi. A to ognisko w ogóle ja sprawdzałem, patrzyłem co to jest. Gotuj. Pieczone jabłko i smażone grzyby. Ja to tak powiem wam szczerze, czy to jest dobre? Ciężko mi określić. Dobra, zwłoczki. Akurat to będzie na sam koniec odcinka. Fajny test. On jest cały poharatany. Ma trzy czaszki czerwone. Płonie ognisko i szumią knieje. A, to ja to muszę zbudować jeszcze. Zobaczcie, jak jemu się długo trzyma. Durability. Dobra. Naprawdę od cholery leci teraz tego drewna. Od cholery drewna leci. Lubię to, bardzo to lubię. No i mamy zwłoczki spalone. Przez pochówku, popiół i sól. Do tej soli to pewnie nie jestem. Popiół jeszcze. O i spoko. I dzięki temu właśnie mamy sposób na... pozbywanie się takich, wiecie, dosyć irytujących ciał. Nie chcę tego inaczej nazwać. Problematycznych. O, to bardziej. To bardziej. Dobra, kolejna drewienka. Teraz jakimś cudem to złapać. Musiałem wleźć na kupę. O. Dobra. Dobra, to mogę zrobić w inny sposób. Ej, ale nie rób tak. Nie tak. Shiro chciał w inny sposób. No weź, no. O, prawie. Prawie się udało. Prawie bym te kłody dawno sam zaniósł, ale... ale ja sobie lubię życie utrudniać. Nie, jednak kłoda mi wyleciała. Konar mi nie zapłonął. Dobra. Kurczę, ile tego mamy? Już nie możemy nawet, uhuhu. A tego drewna było tak mało, no nie? Dobra, trochę polana, z 5 sztuk. Jak mi się nie będzie chciało czegoś robić, to w razie czego to polano będzie służyło już jako takie, wiecie, szybkie niszczenie ciał. Dobra, sobie tutaj... Poleżcie.
Ile mi to wyszło tego polana? 27 sztuk. Śmiało starczy. W ogóle ja sobie przygotuję nawet już te paleniska w razie, bo... Myślę, że to też nie zgubi w sumie sposób na to. Wiem, że może jeszcze będę mógł drewno rozwalić, ale chyba nie. Ooo... No prawie. Jedno palenisko gotowe. Drugie gotowe. I trzecie gotowe. Fajniuchno. Teraz nawet jak tam mi się, wiecie... W ogóle, ej, to po 5 leci. A co jeszcze będziemy mieć od cholery tych ciał? 5 ciał jeszcze nam przyniesie. Spoko. Jest gotowe? Chyba jeszcze nie. Dobra, moi drodzy, ale jest już 46 minut odcinka. Myślę, że to będzie fajny koniec. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, jak nie wiem, o Grounda Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Graveyard Keeper. Trzymajcie się. Hej, hej.